Cześć, witajcie drodzy widzowie, zapraszam was do recenzji magazynu LEGO Star Wars. Tutaj dostajemy quad jumpera, zestaw składający się z 42 elementów. Jak tutaj możecie zobaczyć, jest to numer 7 na 2018. Elementów jest bardzo dużo, tak? W sensie są one duże, więc ta cena względem ich ilości jeszcze tutaj jest lepsza. Były magazyny, które zawierały prawie 50 elementów, ale tutaj mamy ich 42, czyli trochę mniej, ale za to są większe, tak? Więc to też się liczy. Będziemy mogli zbudować z tego coś jeszcze większego na przykład, albo wykorzystać do jakiegoś moca i to już jest jakaś tam liczba zauważalna. Oczywiście w magazynie komiks, gry, zabawy, tutaj standardzik, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, Chewbacca i Han Solo na jakiejś misji, jak tutaj widzimy, i ostatnie strony chyba w kantynie, Luke, i właśnie chcą właśnie Hana Solo nająć do... Jeszcze mamy znaną postać tutaj z tyłu, fajne smaczki. Hana Solo chcą nająć, żeby ich zawiózł gdzieś tam, tak przypuszczam, bo nie czytałem. Ostatnia walka, taki plakacik w tym momencie nam się pojawia, całkiem przyzwoity. Tu mamy klocki, bardzo ładnie to jest odwzorowane, to jest zdjęcie wysokiej jakości po prostu, tutaj wklejone. Tutaj chyba już komputerowo te postacie, no nawet na pewno, ponieważ szyja jest wygięta, ale tutaj bardzo ładnie to wygląda. Drugi plakat, zobaczmy, ruch oporu kontra najwyższy porządek. No taki średniawy, więc nawet nie będę do niego drugi raz zaglądał, ale ten pierwszy plakat całkiem niezły, moda dla wodza. Ja bym oczywiście zostawił tą kolorystykę w spokoju. Słynna eskadra czerwonych, czyli mamy kod literowy i przypisane jakieś znaki i odgadniemy nazwiska naszych pilotów, którzy właśnie w tej eskadrze służyli. Czyli na pewno mamy Luke'a Skywalkera, tutaj już pewnie widzę, Luke, prawda, 4 litery, więc on na pewno w tej eskadrze służył. No a pewnie na końcu znajdziemy odpowiedzi, jeśli nam się śpieszy. U boku Snowka, no nieźle, bardzo ładny zestaw kosmiczny, tak samo jak i jego cena, 1416 klocków, no nie no, 700 zł, więc taki sokół milenium, powiedzmy. A już jak kto woli, tak? Jeśli nie lubisz sokoła milenium, no to w taki zestaw można przyinwestować, bardzo fajny. Tak, i tutaj mamy quad jumper, no widzicie, te elementy są duże, więc tutaj ta budowla będzie chyba troszkę miejsca zajmowała, tak, więc bardzo fajnie. O, jeszcze z drugiej strony kolejne etapy budowy, bo czegoś mi tam brakowało z tamtej właśnie, z pierwszej strony. Tutaj mamy okazję. Rey coś tutaj handluje z jej handlarzem. Zobaczmy, jak to tutaj, co się dzieje. Też mamy quad jumpera w trochę większej wersji. Też fajny build, nie powiem. Ale żebym koniecznie chciał, to niekoniecznie. Tutaj mamy o droidach, takie ciekawosteczki. Klasy pierwszej, klasy drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i które co oznaczają? Droidy protokolarne, klasa trzecia, droidy astromechaniczne, klasa druga. Takie ciekawostki. No i wasze prace, drodzy widzowie. AT-ST, Imperial Walker. Zobaczmy go sobie bliżej. Po każdej wielkości będzie to zestaw. Niestety ja tutaj nie mogę dojrzeć, z ilu elementów będzie się składał, ale na pewno zawita w kolekcji. Widzicie, no całkiem przyzwoite te buildy są w gwiezdnowojennych magazynach. Sprzedaż od 31 lipca. Kosmiczna zabawka, no już niedługo. No już bliżej jak dalej, tak? Jak wrzucam dla was tę recenzję. Więc bardzo fajnie, AT-ST. No i ostatnia strona, oczywiście sokół Millennium. Też no powoli się do niego przekonuję, tak? I jak mi się tam opatrzy, to wtedy już jakoś tam zestaw, który mi się na początku średnio podobał, no to zyskuje na wartości. Teraz zbudujmy sobie szybko zestaw.
I oto nasz quad jumper po zbudowaniu sprawia naprawdę dobre wrażenie. Osobiście ten build tak średnio mi się podoba, ale po zbudowaniu widzicie, całkiem nieźle wygląda. Niestety musimy tutaj odgiąć te elementy w taki sposób, żeby on tutaj mógł właśnie się położyć. Ja żadnej podstawki nie mamy, więc to taki malutki minus, więc nie możemy go jakoś tam eksponować fajnie. No chyba, że w taki sposób, ale chyba nie o to chodzi, bo w takiej formie wygląda lepiej. Jeśli chodzi o elementy, mamy 42, są naprawdę sporej wielkości, jest ich także dość sporo, jak widzicie. Symetria jest tutaj fajnie zachowana, wszystkich elementów mamy po 4, można powiedzieć, więc bardzo fajnie, możemy z tego zbudować coś dłuższego, ale węższego. Tak widzicie, te elementy są tutaj zbite, takie masywne. Jeśli chodzi o możliwości tutaj modyfikacji, no to możemy się tutaj pobawić, no wiadomo, to nie jest funkcja, którą ten statek jakoś eksponuje, tak? Czy to jest jakaś jego tam funkcja, ale no to jest modyfikowalna rzecz, tylko ta, więc jakoś tam możemy to właśnie sobie podginać, możemy z tego stworzyć jakieś szpony, jak widzicie. Tak mi się kojarzy z jakimś właśnie Bionicle, takie jakieś właśnie, czy Jurassic World obecnie, ale to musielibyśmy mieć naprawdę dużo jeszcze innych elementów, żeby zbudować z tego jakiegoś dinusia. Jeśli chodzi o stabilność tego pojazdu, to tu już jest troszkę problem, tak? To jest połączone na taki, tutaj widzicie, chwytak, tak? I to niestety przy jakiejś tam zabawie, przy ruchach to odpada, tak? To nie jest najmocniej połączony i właśnie to się trzyma na ten chwytak i ten element się trzyma chwytaka. Ewentualnie możemy z tego stworzyć jakieś dwa inne pojazdy, tak? Więc też, powiedzmy, jest to jakaś alternatywa i wydaje mi się, że chyba nawet lepiej to wygląda w tym momencie. I tutaj jakaś kabina ratunkowa, powiedzmy. Tak sobie na szybko tutaj spróbuję stworzyć historię do tego. O, i tutaj właśnie to musimy zamontować. Jest to dość problematyczne, ale nie niemożliwe do wykonania. O, jest. I się trzyma. Podsumowując, spora liczba elementów dużej wielkości, więc dla mocera jak najbardziej do eksponowania. No też całkiem fajnie wygląda, tak? No nie mogę się tutaj przyczepić, tak? No skala jest jaka jest. Ewentualnie jakaś podstaweczka tutaj i będę usatysfakcjonowany. Tak więc generalnie na plus. Polecam Wam bardzo gorąco ten model, ten zestaw i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.